Mecz w pierwszej połowie to typowe piłkarskie szachy. Gra do jednego błędu, praktycznie żadna z drużyn nie była otwarta. Zdarzył nam się głupi błąd, zapłaciliśmy to bramką, zaraz drugi taki cios, no i niestety już ciężko to było odrobić w drugiej połowie, chociaż bardzo się staraliśmy, no ale nie dzisiaj. Tak, jeszcze nie było przy okazji Karola, ale też nie chciałbym oceniać zespołu, którego nie było. Mogę się skupić na tym, który był tutaj. I na pewno my w pierwszej połowie, tak jak tutaj Borys powiedział, zaprezentowaliśmy się źle. Generalnie też dobrze zauważył, że dwie drużyny grały takim średnim pressingiem, ustawione na swojej połowie, czekały na błąd przeciwnika. No i niestety nam się te błędy przy wyprowadzaniu piłki, na co też gdzieś byliśmy uczuleni, przydarzały. I no to jeszcze konsekwencją tych błędów były dwie bramki. W drugiej połowie też gdzieś tam próbowaliśmy szybko złapać kontakt, wyszliśmy wyżej na przeciwnika. Chociaż też takie założenia były w pierwszej połowie, żeby niekoniecznie grać średnim pressingiem, żeby próbować też wysokiego, ale praktycznie nie podjęliśmy takiej próby.
To szkoda, że te pierwsze 45 minut było przespane, bo generalnie ja uważam, że gramy dla, nie tylko dla siebie, ale też dla kibiców i tutaj zespoły gdzieś tam generalnie w niższych ligach powinny nie kalkulować, tylko troszeczkę wyżej od czasu do czasu zaatakować, żeby ten futbol był otwarty i bardziej widowiskowy. W pierwszej połowie, tak jak mówię, no nie był on widowiskowy, był skuteczny dla drużyny z Leszna. Myśmy w drugiej połowie grali wyżej i zdecydowanie to lepiej z naszej strony wyglądało. Zdecydowanie gdzieś tam i dłużej przy piłce i więcej sytuacji takich bramkowych stworzyliśmy. Także no szkoda, że przegrywamy. Tutaj należy pogratulować drużynie przeciwnej zwycięstwa, a my będziemy dalej pracować ciężko, żeby następny mecz wygrać. To jest zwycięstwo i to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o ostatnią porażkę, to właśnie tutaj zawodników uczulałem, żebyśmy nie myśleli, bo jeżeli chodzi o sport, porażka 7-0, nie wiem, to było 3 miesiące temu, to jest po prostu prehistoria. W sporcie to, co było wczoraj, to już jest tak naprawdę dawno. Liczy się tu i teraz. Przebudowa zespołu, mamy swoją strategię, chcemy wygrywać, chcemy grać. Ja najbardziej jestem zadowolony z jednej rzeczy, że dość dużo czasu poświęciliśmy na analizę ostatniego meczu, gdzie zagraliśmy bardzo słabo taktycznie, a tutaj zagraliśmy, wydaje mi się, że bardzo mądrze, znając klasę przeciwnika, możliwości. Jak każdy zespół, pomimo że zespół Skępna jest bardzo dobrym zespołem, jak na czwartą ligę, ale też ma słabe swoje strony i po prostu to wykorzystaliśmy. Nad tym pracowaliśmy i można powiedzieć, że prawie w 100% żeśmy zrealizowali. Choć w drugiej połowie przy większym naporze przeciwnika już troszeczkę się pogubiliśmy, ale też przypuszczam, że młodzież troszeczkę już opadła z sił i gdzieś ta taktyka nie była taka, nie było konsekwencji w tej taktyce, ale myślę, że tak patrząc ogólnie, to było to w naszym wykonaniu niezłe spotkanie, jeżeli chodzi o taktyczny aspekt, na pewno też oczywiście taki wolicjonalny, bo zawodnicy byli zmotywowani i bardzo mocno walczyli o te 3 punkty. Ja sobie zapisałem 23 minuta żółta kartka, 27 minuta bramka, 43 asysta, później dostałem zmianę. Brakowało chyba tylko czerwonej kartki w twoim wykonaniu, ponieważ naprawdę miałem co pisać. Jak oceniasz siebie, bo według mnie naprawdę byłeś MVP dzisiejszego spotkania? No, myślę, że pierwsza połowa w moim wykonaniu była zdecydowanie lepsza niż ta druga. No, jeśli chodzi właśnie o pierwszą połowę, to wykorzystaliśmy tutaj błędy drużyny Skępna, cofnęliśmy się do tyłu, chcieliśmy wyprowadzać kontry. Dwie kontry wyszły nam bardzo dobrze, zwłaszcza ta druga kontra, no to naprawdę super, można powiedzieć, wszystkie podania z pierwszej piły, wykończenie Artura Krawczyka też z pierwszej piłki, więc no wzór taki można powiedzieć. Jeśli chodzi o drugą połowę, no to zdecydowanie troszkę słabsza w naszym wykonaniu. Zbyt nisko się cofnęliśmy moim zdaniem i zespół Skępna próbował to wykorzystać. Mieli swoje sytuacje, no na szczęście Jakub Krzyżostaniak w bramce spisywał się bardzo dobrze tego dnia też, no i z tyłu było na zero i wynik taki jaki jest, no 3 punkty w Lesznie i gramy dalej.